Rozmowa dnia. Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dzisiaj podpułkownik Mirosław Smerdzyński, wojskowy komendant uzupełnień w Kielcach. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom. WKU w regionie prowadzą nabór ochotników, którzy chcą odbyć szkolenie do służby przygotowawczej w Wojsku Polskim. Wyjaśnijmy może na początek, na czym polega służba przygotowawcza, z czym to się je? Służba przygotowawcza, panie redaktorze, to jest taki rodzaj służby wojskowej przeznaczony głównie dla ochotników, którzy nigdy nie odbywali jakiegokolwiek rodzaju służby wojskowej. Po tym przeszkoleniu czteromiesięcznym w korpusie szeregowych mogą starać się już do zawodowej służby wojskowej, do narodowych sił rezerwowych. Czyli można zostać po służbie przygotowawczej i zawodowym żołnierzem, i żołnierzem NSR-u. Tak, można w zasadzie już później być tym przeszkolonym żołnierzem, bo tu właśnie o to chodzi, żeby w tej służbie przygotowawczej ten żołnierz został już wyszkolony, żeby otrzymał specjalność wojskową i później już mógł odbywać albo starać się do różnych rodzajów form służby wojskowej, czy to Narodowe Siły Rezerwowe, czy to właśnie Zawodowa Służba Wojskowa, do której w zasadzie większość z tych ochotników do służby przygotowawczej później zgłasza akces. A czym w takim razie różni się służba przygotowawcza od samej już zawodowej służby? Zawodową służbę wojskową mogą pełnić żołnierze rezerwy, czyli ci właśnie wyszkoleni. A służba przygotowawcza jest dla tych, którzy jeszcze nigdy nie byli w żadnym rodzaju formy służby wojskowej, nie są w ogóle dla nas przeszkoleni. Są to po prostu osoby. Osoby biorące? Osoby dla nas. Osoby cywilne w zasadzie. Tak, osoby cywilne. Możemy o nich mówić nawet cywile. Czyli tacy trochę gorsi. Gorsi z tego powodu, że nie są dla nas przeszkoleni. Żołnierze służby przygotowawczej, którzy odbywają kurs między innymi na Kieleckiej Bukówce, ale nie tylko, zaraz powiemy o tym, gdzie jeszcze można takie kursy odbyć, nie muszą iść do wojska po złożeniu przysięgi i po odbyciu całego kursu? Nie, dlatego że wszystko teraz w naszych siłach zbrojnych odbywa się na zasadzie ochotniczego zgłoszenia, więc po służbie przygotowawczej, po tej przysiędze wojskowej, która po miesiącu tego pierwszego okresu służby przygotowawczej odbywa się w zasadzie zawsze na placu tutaj naszym przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, a później po tych następnych 3 miesiącach, czyli po zakończeniu, ten człowiek nadal może robić swoje wszystkie rzeczy, które robił poprzednio w cywilu, pracować i tak dalej. Wcale nie musi deklarować się do służby wojskowej. Ale jest już szeregowym. Jakby chciał, to może starać się o wstąpienie do armii. Zresztą ja zaobserwowałem podczas przysięg, o których pan wspomniał, że większość żołnierzy, większość elewów odbywa szkolenie, deklaruje, że chce przyszłość związać z armią albo ze służbą zawodową, albo z NSR-em właśnie. Tak. W większości ci ludzie, ich świadomość już pozwala na to, że kierują się w życiu właśnie tą drogą taką wojskową. Chcą już wybrać jakiś rodzaj, czy to teraz tak jak tworzymy świętokrzyskim, tą 10. Świętokrzyską Brygadę Wojsk OT i albo do Wojsk OT lub do zawodowej służby w różnych jednostkach w całej Polsce. Na czym w takim razie polega kurs przygotowawczy, szkolenie przygotowawcze? Służba przygotowawcza polega na tym, że przez pierwszy okres jest to szkolenie takie indywidualne, przygotowujące do przysięgi wojskowej, która, tak jak mówiłem, odbywa się w zasadzie w tym pierwszym miesiącu. Są to takie ogólne zajęcia, szkolenia, które przygotowują żołnierza do wystąpień, więc musztry, różnego rodzaju regulaminy i tak dalej. Dopiero w drugim okresie, czyli drugi, trzeci i czwarty miesiąc jest to szkolenie specjalistyczne, czyli już szkolenie takie do określonej specjalności wojskowej, która będzie nam potrzebna już później w wojsku na określonym stanowisku. Nauczymy się strzelać? Nauczymy się strzelać. Na pewno jest sporo strzelań w Nowej Dębie, takich bojowych. Są różne praktycznie ciekawe zajęcia, które prowadzą również wyszkoleni bardzo specjaliści, którzy są w centrum na Kieleckiej Bukówce. No właśnie, bo te szkolenia odbywają się między innymi w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na Bukówce w Kielcach, ale nie tylko. Czy jeżeli ochotnik zgłosi się do WKU i zgłosi swój akces do odbywania szkolenia do służby przygotowawczej, to może sobie wybrać miejsce, w którym będzie tę służbę odbywał? Jak najbardziej.
najbardziej. Jak najbardziej dostajemy wiele właśnie takich ośrodków szkolenia, centr szkolenia, które prowadzą szkolenie na potrzeby służby przygotowawczej i wtedy przedstawiamy temu ochotnikowi propozycję i on sobie wybiera, czy chce do Koszalina, czy chce do Grudziądza, czy do Poznania, czy do Wrocławia. Jest bardzo, bardzo dużo możliwości. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc z pełnym przekonaniem pójść do UKU po to, żeby zgłosić się do służby? No przede wszystkim trzeba być zdolnym do pełnienia czynnej służby wojskowej, czyli trzeba mieć tą kategorię A. Poza tym trzeba nie być karanym również sądownie za przestępstwa umyślne i spełniać takie kryterium, czyli musi ten kandydat również przejść przez badania psychologiczne, w naszej tutaj kieleckiej pracowni psychologicznej. Wiek nie ma większego znaczenia, jak sądzę, wykształcenie również, bo spotykam również na przysięgach żołnierzy w bardzo różnym wieku i z bardzo różnym wykształceniem. Teraz powołujemy do służby przygotowawczej w Korpusie Szeregowych, więc tutaj minimalne takie wykształcenie to jest szkoła ponadgimnazjalna, więc takie minimum. Powiedzmy, są ludzie, którzy są po szkołach średnich, po studiach wyższych, po wielu nawet fakultetach, bo to mogą być ludzie, którzy nie mają 19, 20. Przychodzą do nas ludzie, którzy chcą w wieku 40 lat iść do służby przygotowawczej i się realizować później w wojsku. 7 maja rozpoczyna się najbliższy kurs, najbliższe szkolenie na Bukówce. Można jeszcze zgłaszać się do WKO, żeby w tym szkoleniu wziąć udział? Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich ochotników. Mamy jeszcze miejsca tutaj do Kielc, do centrum na Bukówce, do służby przygotowawczej. Także bardzo serdecznie zapraszam do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, ulica Wesoła 29, przypomnę. Bardzo również zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie tam w zakładkach są wszystkie informacje potrzebne dla każdego kandydata. To jeszcze musimy wyjaśnić jedną rzecz, bo mówiliśmy dzisiaj o tym, że służba przygotowawcza, jak sama nazwa wskazuje, przygotowuje do służby zawodowej w wojsku albo do Narodowych Sił Rezerwowych. NSR. Tutaj pewnie parę wątpliwości się pojawia. O co chodzi z Narodowymi Siłami Rezerwowymi? Kiedy zostajemy żołnierzem NSR-u, jesteśmy pełnoprawnym żołnierzem, ale nie służymy na co dzień w wojsku. Narodowe Siły Rezerwowe mają być takimi wojskami, które pomagają w sytuacjach kryzysowych, w różnego rodzaju akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, czyli takie na wypadek, powiedzmy w cudzysłowie, takiego W. Są to ludzie, którzy też pracują, mają przydział kryzysowy do danej jednostki wojskowej i są powoływani na te ćwiczenia, na ćwiczenia wojskowe do 30 dni w skali roku i tam się właśnie szkolą w tych jednostkach wojskowych, już z tymi żołnierzami, którzy są tam właściwie na etatach czasu P. I wyjaśnijmy, czas P to czas pokoju. Czas pokoju, oczywiście, tak. Takim slangiem wojskowym my żołnierze operujemy. I tam po prostu wykonują wszystkie zadania, które mogą później realizować w czasie zagrożeń. Bardzo różne specjalności również wchodzą w rachubę. Nie ma problemu z tym, żeby zwolnić się z pracy na takie ćwiczenia? Nie ma problemu. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi. Zresztą jeżeli taki pracownik odchodzi albo ubywa na ćwiczenia te rotacyjne, to należy się pracodawcy rekompensata i on może na ten okres czasu przyjąć innego pracownika lub jeżeli utracił jakieś środki finansowe, wtedy my jako wojsko zwracamy mu za ten okres ćwiczeń. A jego pracownika. Z kolei z pieniędzmi dla żołnierza NSR-u? Nie traci zarobków? Nie traci zarobków, ponieważ za każdy dzień ćwiczeń otrzymuje środki finansowe i dla szeregowca, tak mogę powiedzieć, jest to 91 zł z groszami. No i później systematycznie dla każdego wyższego stopnia jest to więcej. I dodatkowo jeszcze żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych po roku kalendarzowym może otrzymać od dowódcy jednostki 2000 nagrody. NSR się opłaca, służba zawodowa w wojsku się opłaca, służba przygotowawcza też. Panie rektorze, i
szanowni państwo słuchacze, myślę, że wszystko się opłaca. Mogę powiedzieć, że taką, że pensją szeregowego zawodowego w naszych siłach zbrojnych jest to kwota 3200 zł, plus tam różne jeszcze dochodzą dodatki mieszkaniowe i myślę, że to średnia wychodzi wcale nieźle. No i nie trzeba się martwić o ubranie, to na pewno. Oczywiście i mieszkanie. 7 maja rozpoczyna się najbliższe szkolenie na Bukówce w Kielcach w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Są jeszcze wolne miejsca. Pan pułkownik zaprasza, a zapraszał podpułkownik Mirosław Smerdzyński, wojskowy komendant uzupełnień w Kielcach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.